okazji 325. rocznicy lokacji Rozwadowa odbyły się uroczystości z udziałem władz miasta i powiatu oraz mieszkańców Stalowej Woli. Msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli Rozwadowie, której oprawę zapewnił 20 pułk ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego, rozpoczęła uroczystości. Później nastąpił przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Mieszkańców w imieniu władz samorządowych przywitał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje w Europie, na świecie, musimy zdać sobie sprawę, że my jako Polacy musimy być dumni, silni wiarą swoich ojców, ale również silni swoim krajem, abyśmy nie pozwolili sobie nigdy na niszczenie naszych tradycji, na popadanie w jakichkolwiek kompleksów. Nie, Polska i Polacy nie mają powodów do kompleksów. Jesteśmy dumnym i silnym narodem. A chciałbym to wyrazić bardzo głęboko tutaj w Rozwadowie. Bo mieszkańcy Rozwadowa na przestrzeni tych trzech wieków, również niełatwej historii, bo historii funkcjonowania obok siebie sąsiadów kilku nacji, narodów, zawsze pokazywali, że są narodem, który potrafi wyciągać rękę, pomagać, ale również potrafi budować. Jest narodem przedsiębiorczym i silnym. I z tego dzisiaj wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Ja jako prezydent miasta Stalowej Woli, miasta, które wspólnie od lat 70. XX wieku, wspólnie z Rozwadowem tworzymy naszą historię. Prezydent zapewnił, że miasto nie zapomni o Rozwadowie, że ta najstarsza dzielnica Stalowej Woli będzie się rozwijać, będzie remontowana i przywracana do świetności. Chciałbym złożyć zobowiązanie w dniu tego jubileuszu 325-lecia, że mamy plan dla Rozwadowa, że to miejsce, w którym się znajdujemy, zostanie całkowicie zmienione, oczywiście z zachowaniem tożsamości, ale rynek w Rozwadowie będzie tym miejscem, które będzie dla Stalowej Woli, dla Rozwadowa, ale myślę dla całego regionu dumą, że mamy takie miejsce łączące nasze sanktuarium Matki Bożej Rozwadowskiej Szkaplerznej, łącząc również z tradycjami kolejnictwa. To dla nas wielkie zadanie, ale plan, który na pewno zrealizujemy. Najciekawszym punktem programu był pokaz husarii w wykonaniu chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej, parada 20 pułku ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego, pokaz lubelskiej grupy kaskaderów konnych.